liturgii krok po kroku. Zakończyliśmy naszą ostatnią audycję tym, że powiemy teraz o poleceniu ofiar Trójcy Świętej, bo przypomnę, jesteśmy w ofertorium, czyli tej modlitwie nad darami w starszej formie rytu rzymskiego, czyli potocznie, jak to się mówi, tak zwanej mszy trydenckiej. To ja przeczytam tę modlitwę, a ty byś ją omówił. To proponuję taki podział. Zgadzam się. Dziękuję. Przyjmij, Trójco Święta, te ofiary, którą ci składamy na pamiątkę męki, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego, oraz na cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, a także tych, których szczątki są w ołtarzu, relikwie, i wszystkich świętych, niech posłuży im ku chwale, nam zaś pomoże do zbawienia. Niechaj ci, których ze czcią wspominamy na ziemi, raczą orędować za nami w niebie przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Tak brzmi ta modlitwa, odmawiana też po cichu przez kapłana pochylonego przy ołtarzu. To jest modlitwa, która ma swój długi rodowód i jest bardzo archaiczną modlitwą. I myślę, że dla kogoś, kto nie uczestniczy w co niedziela czy co jakiś czas w mszy świętej sprawowanej w starszej formie rytu rzymskiego, no może być bardzo zaskakująca. Ponieważ tu jest kilka takich elementów, które nam mogą się wydawać no, dziwne. Po pierwsze, dlaczego przywołujemy Trójcę Świętą? Mówiliśmy, że msza jest sprawowana w perspektywie Boga Ojca, że to Jemu ofiarowujemy Eucharystię, a dokładnie Chrystus Pan, Syn Boży, sam oddaje się swojemu Ojcu i nas uświęca darem Ducha Świętego, żebyśmy mogli razem z Nim być ofiarowani. Tutaj widzimy, że Chrystus Pan nie działa nigdy w pojedynkę. Zawsze Trójca Święta działa wspólnie. I chociaż my dostrzegamy działanie przede wszystkim jednej z osób, czy to Ducha Świętego, czy Chrystusa, czy Boga Ojca, tak jak w stworzeniu widzimy przede wszystkim Boga Ojca, ale Duch unosi się nad stworzeniem. Jak w zbawieniu widzimy przede wszystkim Syna Bożego, ale to dokonuje się dzięki temu, że Ojciec dał swojego Syna. Czy w zesłaniu Ducha Świętego widzimy przede wszystkim Ducha Świętego, ale przecież to Syn posłał Go od Ojca. Trójca Święta działa zawsze wspólnie, chociaż jedna z osób może być jakby bardziej widoczna, bardziej na przodzie. Kiedy mówimy, że ofiarowujemy Eucharystię przede wszystkim w perspektywie Boga Ojca, Jemu oddajemy Syna Bożego, to przecież dajemy Mu Syna Bożego, którego On posłał, którego On nam udzielił. Dziękujemy Mu za to, że nas powołał w ogóle, że stoimy przed Nim. A to wszystko dzieje się, jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który nas jednoczy z Bogiem i który nas jednoczy między nami. Dlatego przywołanie Trójcy Świętej nie powinno być dla nas zaskoczeniem, czy może być zaskoczeniem, ale nie powinno nas dziwić. Ta ofiara, którą składamy Trójcy Świętej, jest złożona na pamiątkę męki, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. To są tajemnice paschalne, czyli te tajemnice z życia Chrystusa Pana, przez które dokonał naszego zbawienia. Zwróćmy uwagę, że one obejmują czas od Wielkiego Piątku do wniebowstąpienia, czyli 40 dni po jego zmartwychwstaniu. Są to wydarzenia, z jednej strony ofiara, męka, śmierć, wstąpienie do otchłani, z drugiej strony zwycięstwo, czyli zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Nie słyszymy tutaj natomiast o posłaniu Ducha Świętego, które jest tym przypieczętowaniem, obwieszczeniem zwycięstwa Chrystusa światu. Natomiast to, co słyszymy i czemu jest znaczna część tej modlitwy poświęcona, to jest przywołanie świętych i nie jako orędowników. Proszę zwrócić uwagę, że przy nałożeniu kadzidła kapłan wzywał orędownictwa Michała Archanioła. Kiedy rozpoczynaliśmy mszę świętą, wzywaliśmy orędownictwa świętych, ale również w tej starszej formie rytu rzymskiego przed świętymi wyznawaliśmy nasze winy. Uznawaliśmy naszą grzeszność. Oni jawili się z jednej strony jako trybunał, najlepsza cząstka Kościoła, którą my obrażamy przez swoje grzechy, a z drugiej strony jako orędownicy, jako ci, którzy się wstawiają za nami. Tutaj mówimy, ta Eucharystia, którą składamy, jest na cześć Najświętszej Dziewicy, świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, świętych, którzy są czczeni w danym Kościele, ponieważ ich szczątki, ich relikwie znajdują się w ołtarzu, i wszystkich świętych.
To tu możemy dodać, że generalnie ci sami święci pojawiają się w spowiedzi. Jedynym wyjątkiem jest Michał Archanioł, ale powiedzieliśmy ostatnio, że ten jest przy okazji. Tak, tak. Michał Archanioł, który z tego co kojarzę, trzykrotnie pojawia się podczas mszy świętej. Święci w akcie uznania win, w konfiteor i tutaj. I to jest ku ich chwale. To też zaskakujące dla tych wszystkich pewnie, którzy nie uczestniczą w mszach wodywnych, czy rzadko w ciągu tygodnia pojawiają się w kościele, kiedy celebrujemy mszę, przywołując nie tylko wstawiennictwa i osoby danych świętych, ale też ku ich chwale sprawujemy Eucharystię. Może dla nas być zaskakujące, że ta ofiara jest składana ku chwale, ku czci świętych. Czy jednak jeżeli sobie uświadomimy, że święty to ktoś, kto jest w jedności z Bogiem. Ktoś, kto przylgnął do Chrystusa. Także staje się jedno z Chrystusem. Nie dlatego, że jest super pobożny, nie dlatego, że jest super moralny, nie dlatego, że jest heroiczny w wyznawaniu swojej wiary, ale dlatego, że otrzymał Ducha Świętego. Jest kimś, kto został wszczepiony w Chrystusa i faktycznie jest z nim jedno, no to wtedy mówimy, no tam, gdzie Chrystus, tam Kościół. I to Kościół Świętych. Oddając cześć Chrystusowi, zawsze pośrednio oddajemy cześć świętym, którzy są z nim zjednoczeni. Chwała Chrystusa jest ich glorią. Czyli tak jak mówiono niegdyś, Kościół chwalebny, triumfujący. Jak najbardziej, ale zwróćmy na to uwagę, że to nie chodzi o to, że my czcimy zasługi świętych, tylko to czcimy to, ten fakt, że chwała Chrystusa jest ich udziałem. To zawsze jest pierwszy Zbawiciel, zawsze jest pierwszy Syn Boży. Natomiast oni są jakby w Jego świetle i my widzimy to światło i mówimy, wow, ale macie przywilej, ale jesteście wybrani, ale jesteście faktycznie spełnieniem ludzkości, spełnieniem tego, do czego ludzie dążą. I dlatego ta ofiara, którą składamy ku czci Świętej Trójcy, na pamiątkę męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, jednocześnie jest też ofiarą na cześć świętych, którzy są w jedności z Chrystusem. I wreszcie słyszymy, że nam ta ofiara ma pomóc do zbawienia. I znowu święci stają się naszymi orędownikami. Niech ci, których ze czcią wspominamy na ziemi, raczą orędować za nami w niebie. Nam jest ona pomocna do zbawienia, no ponieważ zbawienie jest darem. Zbawienie jest tym, co otrzymujemy od Chrystusa Pana, a w Eucharystii otrzymujemy Chrystusa. Więc jest to ten zadatek zbawienia. Kiedy myślimy sobie o tym, to możemy się odnieść do tego, że Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego, ale jednocześnie, że liturgia, którą sprawujemy, jest obrazem liturgii niebiańskiej, jest obrazem liturgii tej wiecznej. I zdaję sobie sprawę z tego, że nieczęsto nasza liturgia na ziemi przypomina tą niebiańską, jeżeli chodzi o formę jej sprawowania. To nie chodzi o to, że nasz organista śpiewa czy gra niczym anioł. Nie chodzi o to, że nasz ksiądz proboszcz czy ksiądz wikary, który celebruje tę Eucharystię, ma grację, nie wiem, Al Pacino z zapachu kobiety, albo jest jakoś wyjątkowo piękny i ma mądrość niczym jakąś objawioną z nieba, a chór, który śpiewa, faktycznie przypomina chór aniołów, czy chór świętych. To nie o takie podobieństwo niebiańskiej liturgii do liturgii ziemskiej chodzi. Chodzi o to, że my faktycznie uczestniczymy, przyjmując ciało i krew Chrystusa Pana, uczestniczymy w rzeczywistości, w jakiejś tajemnicy, która należy do nieba. Naturalny sposób przebywania naszego Pana to jest przebywanie w chwale Boga Ojca. To jest Jego dom. On tam mieszka. I kiedy nam udziela swojego ciała i krwi, kiedy nam udziela zadatku zbawienia, to my faktycznie mamy udział w tym, co jest niebiańskie, w tym, co nie należy już do ziemi. I kiedy mówimy o tym, że w mszy czcimy świętość, chwałę świętych, tej cząstki Kościoła znowu niebiańskiego i ją jakoś mamy przed oczami, faktycznie uczestniczymy w czymś, co nie jest z tego świata, co nie jest z naszego porządku. Jesteśmy w przedsionku nieba nie ze względu na ziemską formę, która jest o niebiańskim smaku, ale ze względu na to, że dostępujemy niebiańskiej rzeczywistości, niebiańskich tajemnic. W niebie jest właściwe miejsce przebywania Chrystusa i świętych. Czyli można powiedzieć, że w niebie toczy się nieustająca liturgia, a my na ziemię składając zostajemy włączeni w to, co się tam dzieje?
tak można powiedzieć, ale jednocześnie to nam pokazuje, czym jest istota liturgii. Istotą liturgii jest, jeżeli myślimy o tym, że niebiańska jest tą właściwą, my tylko jakby się podłączamy na chwilę do niej, jest jedność w Bogu. Jest to, że Chrystus Pan tak przylgnął do Ojca, że nawet krzyż i jego męka nie były w stanie oddzielić Chrystusa od Ojca, nie były w stanie sprawić, żeby On się od Niego w jakikolwiek sposób odwrócił. Święci przebywają w jasności, w chwale swojego Pana. Tak przylgnęli do Chrystusa, że On ich oświetla. I Duch Święty, który jest jednością i Kościoła, i Boga przez Chrystusa ludzi z Bogiem Ojcem. To jest istota tego, co jest celebrowane, co jest świętowane w niebie. I my mamy zadatek tego, mamy taki przedsmak, jakąś cząstkę, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, kiedy jesteśmy faktycznie w jedności z Synem Bożym i przez Niego z Bogiem Ojcem, a jednocześnie celebrujemy, wtedy świętujemy jedność ze świętymi, z tymi wszystkimi, którzy przyjmują to samo ciało i karmią się tą samą krwią. To tyle komentarza do tej modlitwy: przyjmij Trójco Święta tę ofiarę. Po niej następuje, podobnie zresztą jak obecnie w liturgii, wezwanie do modlitwy, czyli módlcie się, bracia, by moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Kapłan się zwraca do ludu tymi słowami, lud odpowiada i potem jest modlitwa, wprawdzie sekreta po cichu, ale właściwie chodzi o to samo, czyli modlitwa jeszcze nad darami i rozpoczyna się prefacja, a właściwie najpierw dialog przed prefacją, czyli kolejny element liturgii eucharystycznej. Ja bym jeszcze na sekundkę wrócił do, jeśli pozwolisz, do tej modlitwy nad darami, ponieważ to jest modlitwa, którą też warto ją posłuchać. Ona bardzo często po prostu mówi o tym, że na cześć Boga składamy ofiarę i prosimy o jej przyjęcie, ale dosyć zastanawiające jest to, że prosimy o przyjęcie tej ofiary. Bo jeśli mamy świadomość tego, że naszą ofiarą jest Chrystus, dlaczego my prosimy o przyjęcie tej ofiary? Dlaczego nie jest naturalne, dlaczego nie jest oczywiste, że Bóg przyjmie tę ofiarę? Dlaczego musimy o to jeszcze specjalnie prosić? Znowu, w ten subtelny sposób liturgia katolicka podkreśla przepaść, dysproporcję, jaka istnieje pomiędzy stworzeniem a stworzycielem. Że to znowu podkreśla ten przywilej, jakiego dostępujemy, zbliżając się do Boga. Prosimy o przyjęcie naszych ofiar, bo wcale nie jest oczywiste, że my jesteśmy jakimikolwiek partnerami dla Boga. Wręcz przeciwnie, oczywistym jest to, że nie jesteśmy partnerami dla Boga. Że nie wolno nam klepać Go po ramieniu, że nie wolno nam dawać Mu czegokolwiek, że nie wolno nam czuć się pewnymi wobec Niego. To mówię bardzo bolesne rzeczy. Nie wiem, dlaczego bolesne. Prawdziwe. To jest niesamowite, że Bóg nas nie potrzebuje. To jest pierwsza rzecz, z której powinniśmy się cieszyć. Myślisz, że uczestnicy liturgii uświadamiają to sobie? Nie, myślę, że nie, ale może dlatego właśnie powinniśmy o tym powiedzieć. To dobrze, to mówmy. Dlaczego mówię, że rzeczą dobrą jest to, że Bóg nas nie potrzebuje? Bo skoro jesteśmy, to Bóg nas stworzył dlatego, że nas chciał. I Bóg mnie chce, tak? A to już jest coś zdumiewającego. Dlaczego Bóg chce Tomasza Grabowskiego, czy Wojciecha Nowickiego, czy kogokolwiek z Państwa, dlaczego Jemu zależy na tym, żebym istniał? To jest jakiś niepojęty dar, to jest dar Jego miłości, która się udziela. Dalej, ja jestem faktycznie jak pyłek wobec Boga, nawet może mniej. Także to jest analogia taka, że którą kiedyś słyszałem wypowiedzianą przez jakiegoś katechetę, że jakby, że stanie się przez Syna Bożego człowiekiem jest tak, jak stanie się przez człowieka mrówką, tam czy biedronką, żeby jakąś inną biedronkę poślubić. No to jest ładny obrazek, ale ta przepaść jest większa, proszę Państwa, niż między człowiekiem a biedronką. Tak? To jesteśmy naprawdę kimś, to się nie liczy. A mimo to Bóg staje się człowiekiem. I co więcej, Bóg chce, żebyśmy stali się Jego przyjaciółmi, ale nam nie wolno zapomnieć o tym, że jesteśmy jak ta biedronka wobec człowieka, czy jak pyłek na szali wobec majestatu Bożego. Cały czas nam trzeba pamiętać o tym zaszczycie, jakiego dostąpiliśmy, i jednocześnie jak łatwo nam jest się zbuntować przeciwko temu wyborowi, którego Bóg dokonał. Trzeba nam to naprawdę cenić. Jeśli tego nie cenimy, Bóg staje się kimś takim bardzo zwykłym, jakimś elementem tła, albo gorzej, takim zawodnikiem rezerwowym, o którym się nie pamięta podczas całego meczu, chyba że jakiś zawodnik doznał kontuzji, czy już jest zmęczony, trzeba go wymienić. To wtedy
posługując się tą analogią, zwracamy się do Boga, kiedy czegoś potrzebujemy. Jeśli na co dzień nie traktujemy Boga jako Boga Wszechmogącego, jeśli na co dzień nie mamy wiary w to, że On nas nieskończenie przekracza, to kiedy Go potrzebujemy, nie jesteśmy w stanie zawołać Go z wiarą, ponieważ zazwyczaj to my nad Nim panujemy. To my jesteśmy tymi, którzy dają Mu odpowiednie miejsce w naszym życiu, a nie jesteśmy tymi, którzy podporządkowują się Bogu, którzy żyją ze względu na Niego. Nie istniejemy po to, żeby oddawać Mu chwałę, tylko On istnieje po to, żeby spełniać nasze oczekiwania. To jest całkowicie postawienie na głowie i to jest de facto brak wiary w Boga Wszechmogącego, którego ograniczamy własną siłą, własną mocą. To jak mam uwierzyć w to, że On może zareagować, skoro na co dzień jest słabszy ode mnie, skoro na co dzień jest mi posłuszny? To jak ja mam uwierzyć w to, kiedy Go potrzebuję, że On jest Wszechmogący? W ogóle się nie dziwię, że ci, którzy modlą się rzadko, w sytuacji realnej potrzeby nie doświadczają Bożej pomocy, bo modlą się bez wiary. Ponieważ zazwyczaj już ustanowili sobie, czy ukształtowali sobie taki obraz Boga, który jest słaby. I trudno jest im uwierzyć w to, że Bóg może zareagować, że Bóg jest kimś potężnym. Jeśli natomiast cały czas, tak jak w kościele katolickim, jak w liturgii katolickiej się to dzieje, uświadamiamy sobie tą różnicę, podstawową różnicę między Bogiem a stworzeniem, między Stwórcą a człowiekiem, że faktycznie jest między nami przepaść i potrzeba nam Jego prosić, nawet w takim momencie świętym, jak Najświętsza Ofiara, żeby On przyjął nasze dary i żeby one były Jemu miłe, to przywracamy właściwy porządek myślenia o tym, kim Bóg jest i kim my jesteśmy. I kształtujemy sobie prawdziwą wiarę, prawdziwe, właściwe odniesienie do Boga. Czyli nawiązując do tego, co mówiłeś w jednym z poprzednich odcinków, liturgia uczy nas pokory. Pokory w znaczeniu prawdy o sobie samych. I życia tą prawdą. Czyli zajęcie tego odpowiedniego miejsca. Ani za wysoko, ani za nisko. I jak weźmiemy jeszcze pod uwagę, skoro jesteśmy ciągle jeszcze mimo wszystko modlitwie nad darami, że nawet jeśli przynosimy te dary, to powie potem kanon rzymski, że ta ofiara mogła się dokonać z darów przyniesionych, ale jednak otrzymanych od Boga, czyli tak. Nic swojego. I to jest właśnie właściwe przejście do prefacji, do tego śpiewu dziękczynnego, który kapłan zanosi w naszym imieniu, w trakcie którego mówi: zaprawdę godne to jest, sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie mamy zbyt dużo czasu, żeby wchodzić już w samą prefację, ale ją poprzedza dialog. Trzy właściwie zdania naprzemiennie wypowiadane. O co, dlaczego właściwie to tak jest poprzedzone jakimś wstępem? Po raz trzeci w trakcie mszy świętej słyszymy Pan z Wami. Pamiętacie Państwo, że każda istotna część mszy tak właśnie się rozpoczyna. Mamy to na początku, mamy przed lekturą Ewangelii, mamy teraz przed przystąpieniem do modlitwy eucharystycznej. Ponieważ de facto właśnie teraz rozpoczyna się modlitwa eucharystyczna, chociaż pierwsza jej część jest zmienna, prefacja jest różna w różne niedziele, w różnych okresach liturgicznych, to teraz się rozpoczyna modlitwa eucharystyczna. I znów przywołujemy tą świadomość, że Pan jest pośród nas, a jednocześnie potwierdzamy wzajemną wiarę i znowu Kościół wybiera sobie księdza do tego, żeby reprezentował zgromadzenie. Mówimy Pan z Wami i słyszymy tę odpowiedź i z Duchem Twoim. Przepraszam, bo ja zawsze z perspektywy księdza o tym opowiadam, tak? To ksiądz mówi Pan z Wami, a my odpowiadamy i z Duchem Twoim. A potem ksiądz mówi: w górę serca wznosimy je do Pana, pada odpowiedź. Tutaj jest troszeczkę niekorzystne tłumaczenie, ponieważ owszem, tak można przetłumaczyć: w górę serca wznosimy je do Pana, ponieważ sursum corda faktycznie to oznacza, że te serca są wzniesione, serca wznosimy ku niebu, tam ma przebywać nasze wnętrze, nasza istota, właśnie w tym niebiańskiej perspektywie, w tym niebiańskim świecie. Wznosimy je do Pana, natomiast jest tak, no, można byłoby lepiej. Można byłoby lepiej. Mamy je ku Bogu, tak. Faktycznie mamy je już skierowane do Boga, tak? One już są w Bogu. Ponieważ po łacinie jest to takie sformułowanie, które wyraża i ruch, i stan docelowy. Czyli właśnie nie tyle wznosimy, co już wznieśliśmy i wznosimy dalej. No, to jest to trudne do przetłumaczenia, ale chodzi o to, żebyśmy to zabarwienie usłyszeli, że nie tylko mówimy: okej, to już się zabieramy do pracy,
na wezwanie księdza, który mówi nam w górę serca, ale mówimy, już mamy, już jesteśmy skierowani do Pana, już jesteśmy w Nim, już nasze serce jest w Nim, przebywa w Nim, jest ogarnięte Jego obecnością. Dlatego na to ksiądz mówi, to dzięki składajmy Panu Bogu. Nie? Znaczy już teraz mamy za co dziękować, jesteśmy w Bogu, już przebywamy w Nim i jednocześnie do Niego się zbliżamy. A na to zgromadzenie odpowiada, godne to i sprawiedliwe. Czyli tak właśnie ma być. No, za chwilę, jak wejdziemy w tłumaczenie sensu kolejnych zdań prefacji, to tym słowem godne i sprawiedliwe zajmiemy się nieco precyzyjniej, nieco bardziej szczegółowo. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że niestety bardzo często ten dialog odbywa się, że tak powiem, bez żadnego zaangażowania emocjonalnego. Dosyć monotonnym głosem odpowiadamy. No, jeśli jest śpiewany, to monotonnie śpiewamy. Mało jest w tym i radości, i jakiegoś takiego zaangażowania. A powiedzmy sobie uczciwie, tutaj temperatura rośnie z każdym zdaniem. Tutaj mamy faktycznie takie coraz to mocniejsze wspólne zachęcanie się do modlitwy. No, najpierw jest to stwierdzenie, Pan jest pośród nas, jest z nami, jednocześnie prośba o to, żeby z nami był. Potwierdzamy to księdzu, jest z tobą, no, niech będzie z tobą. To ksiądz mówi, no to do roboty, nie? To wznieśmy serca w górę, a my mówimy, już mamy je w górze, już je wznosimy do góry, już jesteśmy gotowi, no w takim razie to składajmy dzięki Bogu, a my mówimy, tak jest, właśnie to mamy robić. Ta emocja rośnie. No, czyli skoro zbliżamy się do punktu kulminacyjnego, no to muszą być emocje, czyli narasta w nas jakieś napięcie, bo już chcemy tego momentu doczekać. Jak najbardziej, co prawda liturgia rzymska jest zawsze taka powściągliwa, spokojna i to są emocje, które może entuzjastycznie nigdy nie wyraża, ale one w niej są. I Kościół znalazł taki sposób, żeby nikogo nie razić zbyt jakimś takim wyrazistym, ekstrawertycznym przeżywaniem emocji, ale jednocześnie znalazł miejsce na to, żeby sobie uświadomić, tak, no ja nie mogę być tak w takiej temperaturze emocjonalnej jak ławka, na której siedzę, tylko mam być faktycznie zaangażowany, tak, wewnętrzne zaangażowanie, które jakoś tam co chwilę się przebija też na zewnątrz, tak, przebija się w takiej postawie, że jestem skupiony, w takiej, że jestem zasłuchany, ale też w takiej, że jestem zaangażowany i mówię, odpowiadam księdzu tak, żeby temperatura modlitwy była odpowiednia. No więc w pewnym napięciu państwa zostawiamy, ale jednocześnie entuzjastycznie zapraszamy do tego, żeby za tydzień znowu być z nami i posłuchać i włączyć się w te nasze rozważania o liturgii i teraz już będziemy mówili o prefacji. Do usłyszenia. O liturgii krok po kroku.